Hej, cześć, siemanko. Dziś zaprezentuję wam kilka serii mang, których polecam i których nie polecam. Jakby to jest tylko i wyłącznie moja opinia. No i odcinek będzie polegał na tym, że na początku będzie manga, którą polecam, później którą nie polecam, no i tak przez cały odcinek. Więc mam nadzieję, że materia wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, a my lecimy z odcinkiem. Starszy Pani Kot, bo to jest pierwsza manga, którą dzisiaj polecę, opowiada historię o pewnym starszym panu, który był bardzo, bardzo samotny i postanowił kupić sobie kotka. Kotka, który nazwał Fukumaru. Kotek ten w sklepie zoologicznym był zawsze pomijany, jego rówieśnicy byli brani przez nowych członków rodziny, a on cały czas, całe życie siedział w tym sklepie zoologicznym, aż pewnego czasu przyszedł po niego pan i powiedział: tak, poproszę właśnie tego kota. Historia jest bardzo spoko, opowiada historię kota, który tęskni za domem i odnajduje go w domku pewnego staruszka i staruszek, który wreszcie znajduje miłość po utracie swojej żony. I moim zdaniem manga jest naprawdę fajna, piękna, opowiada fajną historię. Przyznam się, że ja na tej mandze płakałem i żadna manga, Tokyo Ghoul, Atak Tytanów, Czarodziejki.net, czy naprawdę wiele innych morderczych mang mnie nie wzruszyło, a Starszy Pani Kot mnie bardzo wzruszył, bo według mnie nie ma nic bardziej wzruszającego od starszego pana, który przypomina sobie czasy, kiedy jeszcze jego żona żyła i tuli się do swojego kotka, który też się cieszy, bo wreszcie ma osobę, która go kocha. Manga ma na razie w Polsce, z tego co pamiętam, chyba 3 tomiki, ale bardzo polecam dla osób, którzy chcą się trochę powzruszać i naprawdę ta manga jest bardzo cute. Polecam każdemu, kto lubi sobie ogólnie poczytać coś takiego, takie okruchy życia. Lecimy do kolejnej mangi. Kakegurui, czyli manga, którą nie polecam. Jest to seria, która była ostatnio bardzo popularna, a teraz też, ale coraz mniej. O co chodzi, czemu ją nie polecam? Już tłumaczę. W skrócie seria opowiada o pewnej dziewczynie Yumeko Yabami, która idzie do szkoły, gdzie tam uprawia się hazard. No i wszystko byłoby świetnie do pierwszych 5 tomów, bo później jest po prostu nuda. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale po prostu wszystko staje się powtarzalne. Niby są nowi bohaterowie, którzy przychodzę z nowego tomiku na nowy tomik, ale moim zdaniem Kakegurui jest to manga, którą ja wam szczerze nie polecam. Anime nie oglądałem, nie wiem jak wygląda, ale szczerze manga do pierwszych 5 tomów jest naprawdę okej, a później 7., 8., 9., 10. tom moim zdaniem jest coraz bardziej nudna. Ja szczerze tej mangi nie polecam. Jeśli ktoś lubi czytać o hazardzie, o Yumeko Yabami i o różnych grach w karty, no to dajcie tej mandze szansę. Ja dałem tej mandze szansę i szczerze powiedziawszy, zawiodłem się. Pomimo, że mam 10 tomów, to nigdy nie wiem, czy ten 10 dokończę. Więc to było Kakegurui, które nie polecam. I lecimy do kolejnej mangi. Kolejną mangą, którą tym razem polecam, jest to manga, która składa się z 3 tomów, a nazywa się ona Little Witch Academia. Historia opowiada o młodej Japońce imieniem Ako, która bardzo marzy zostać czarownicą, lecz niestety żyje w czasach, kiedy magia jest uważana za fanaberię, za coś głupiego i że technologia jest o wiele lepsza od tego. Nasza główna bohaterka się tym nie przejmuje i postanawia wyruszyć do szkoły, która nazywa się Lunanowa, gdzie niegdyś uczyła się jej wielka idolka Charlotte, czyli jedna z najpopularniejszych czarodziejek. W skrócie, nasza główna bohaterka w zasadzie nie potrafi wielu rzeczy, nie umie latać na miotle, nie potrafi czarować, no i w zasadzie idzie do tej szkoły bez żadnych umiejętności, ale wielkie marzenie i chęć zdobycia tego, żeby być najlepszą czarodziejką, po prostu jej to ułatwiają. Na miejscu znajduje wiele przyjaciół, przyjaciółek bardziej, bo jest to szkoła dla dziewczyn z różnych państw na świecie, na przykład z Francji, z Rosji, czy na przykład z Niemiec. Oczywiście nie ma nikogo z Polski. No, ogólnie sama fabuła jest naprawdę świetna. Jest to 3-tomowa manga, która opowiada bardzo fajną, luźną historię. Taki według mnie Harry Potter, ale w wersji mangowej. Nie jest to jakieś zwieńczenie historii, pod koniec 3. tomu musimy się posiłkować anime Little Witch Academia. No ale moim zdaniem Little Witch Academia jest to historia fajna, opowiadająca historię o młodej Ako, która marzy zostać czarodziejką, ona tam ma swoje jakieś cele. Oprócz tego są tam jakieś morały, typu na przykład, żeby jeść bardzo dobrze, żeby nie odżywiać się za dużo albo za mało, o tym, że przyjaźń jest naprawdę ważna w życiu. No i
Takie typowa historyjka luźna o dziewczynie, która chce zostać czarodziejką. Szczerze polecam, naprawdę luźna. Kupiłem tą mangę dlatego, że chciałem odprężyć się po przeczytaniu na przykład takiego Tokyo Ghoula. Moim zdaniem Little Witch Academia naprawdę jest fajną mangą, godną polecenia. Dla starszych jak i dla dzieci. My lecimy z kolejną mangą. Danganronpa w wersji mangowej. I tak, nie będę tutaj wiele rzeczy mówił. Niektórzy to polecają, niektórzy mówią, że to jest najgorsze. Ja wam powiem tak. Jeśli chcecie zacząć serię Danganronpa od mangi Danganronpa, to naprawdę nie kupujcie tego. I to nie dlatego, że ja chcę zrobić na złość twórcom, tylko naprawdę manga Danganronpa moim zdaniem nie jest warta polecenia. Nie pokazuje nawet 1% tego, czego mamy w anime, nie wspominając już o grze, która jest naprawdę genialna, jeśli mamy porównywać ją na przykład do mangi. Szczerze, Danganronpa ma 4 tomy, ale podczas czytania tych 4 tomów, no ja czułem szczerze nudę. W porównaniu do gier naprawdę nie ma co porównywać i nie polecam kupować Danganronpy, jeśli po prostu chcesz zacząć serię właśnie od mangi, bo łatwo się z niej zniechęcić przez mangę, a obiecuję wam, że gra jest o wiele lepsza. Po prostu manga Danganronpa nie polecam. Blue Period, czyli kolejna manga, którą z chęcią polecę, opowiada o młodym licealiście imieniem Jaorta. Jest to chłopak, który ma bardzo dobre oceny, ale czuje pustkę, bo w zasadzie nie ma zainteresowania lub rzeczy, która bardzo by go pochłaniała i sprawiałaby uczucie, że on faktycznie żyje. Pewnego razu przez pewien przypadek zaczyna się interesować sztuką. Dotychczas uważał to za rzecz bardzo złą, rzecz, którą według niego po prostu była zbędna, była śmieszna. Z biegiem czasu on zaczyna rozumieć, że sztuka jest naprawdę piękna, i postanawia startować do ASP, czyli do Akademii Sztuk Pięknych. Czy mu się to uda? Nie będę wam spoilerował, ale opowiada historię bardzo fajną o gościu, który zafascynował się rysowaniem, malowaniem. W mandze tej znajdziemy kilka poradników, jak rysować. Jeśli ktoś się fascynuje sztuką, tak na przykład jak ja, to naprawdę mangę bardzo polecę. Naprawdę kreska jest fajna, czyta się przyjemnie i na razie w Polsce wyszły chyba 3 tomy, z tego co pamiętam, ale moim zdaniem warto kupić, jeśli jesteś osobą, która właśnie lubi sztukę, chce poznać fajną historię o chłopaku, który naprawdę z nienawiści do sztuki ją pokochał. No i po prostu polecam. Manga Blue Period jest wtedy dla was, jeśli takie coś lubicie. Love is War, czyli kolejna manga, której nie polecam. I żeby nie było, że się uwziąłem na mangi kategorii romantycznej, komedii romantycznej, po prostu nie tylko, że nie mój klimat, ale bardzo wieje nudą. O co chodzi w fabule? A w zasadzie opowiada historię to o dwóch osobach, chłopaku i dziewczynie. Chłopaku, który nazywa się Miyuki, który ma najlepsze oceny w kraju, i pięknej Kagui, dziewczynie, która ma też zarąbiste oceny, i w zasadzie jej jedynym obowiązkiem jest po prostu uczenie się. Ma zarąbisty umysł, ale nie potrafi robić wielu rzeczy, ponieważ dużo rzeczy robią za nią sprzątaczki, usługujący, więc w zasadzie tylko musi się uczyć. No i chodzi w tym o to, że kto pierwszy wyzna uczucia, ten przegrywa tak zwaną wojnę. No i ogólnie powiem wam, że niby koncept spoko, ale mnie to bardzo nudziło. Mamy tutaj niby ten wątek miłosny, tu są jakieś czasami akcje, że na przykład Miyuki z tą Kagują jedzie do kina i ta Kaguja nie wie, jak się zachowywać w kinie, no bo to dla niej jest zupełnie nowe miejsce. Ale moim zdaniem po prostu totalnie wieje nudą. Możecie mieć inne zdanie, jeśli lubicie takie mangi na tematyce jakichś miłosnych podbojów, bardziej tego, kto pierwszy wyzna miłość i przegra wojnę, no to polecam. Mi to totalnie nie podpasowało. No nie mój klimat, ja na przykład nie polecam tej mangi. Łowcy Smoków, czyli manga, którą wam bardzo polecam, opowiada historię o pewnej załodze, pewnego sterowca, który nazywa się Queen Zaza. Jest to już jeden z ostatnich sterowców i ostatnia załoga, która zajmuje się łowcami smoków. Fabuła opowiada o tym, że oni latają po niebie i zabijają smoki, na przykład dla mięsa lub dla skóry. Widoki w tej mandze są naprawdę bardzo piękne i moim zdaniem, podobnie jak manga, która nazywa się Wielki Strażnik Biblioteki, do której was odsyłam w opisie. Ogólnie powiem wam, że ta manga tak samo ma bardzo zarąbiste właśnie rysunki. Prócz tego mamy fajną historię załogi, która tam, wiecie, zabija potworki, stworki, potworki, czyli chodzi oczywiście o smoki. Później na przykład mamy nawet przepisy smoka, jak na przykład zrobić fajną pieczeń ze smoka, jeśli ktoś by chciał czasami sobie smoczka przekąsić. Oprócz tego później w fabule, nie będę wam spoilerował, ale się stanie moment, gdzie jednak smoki nie są tak złe, jak się wydaje, i że zabijanie ich
nich nie zawsze jest rzeczą dobrą. W skrócie Ewa była bardzo fajna, opowiada historię załogi, która lata po niebie, zabija smoki, mają swoje umundurowanie, mają swoją historię, każda z postaci ma fajne tło fabularne, no po prostu wam tą mangę polecam. Jeśli lubicie takie rzeczy podniebne, takie czasami bitwy, czasami smoki, to moim zdaniem Łowcy Smoków jest to naprawdę godna polecenia manga. Kolejną mangą, którą nie polecam, jest to manga, która nazywa się Sposób na Pięcioraczki. Ale dlaczego ją nie polecam? Zaraz wyjaśnię, na początku pozwólcie, że mniej więcej powiem wam, o co w tej mance chodzi. Więc mamy gościa, który studiuje i nazywa się Futaro. Jego rodzina tonie w długach. No i gościu postanawia bardzo dobrze się uczyć, ale też postanawia jakoś zarabiać, więc stwierdza, że spoko, zostanie korepetytorem. No i pewnego razu zostaje korepetytorem pewnej jednej dziewczyny. Ale na miejscu się okazuje, że stanie korepetytorem jednej dziewczyny, ale aż pięciu dziewczyn. No i w zasadzie zaczyna się cała fabuła. Nasz Futaro nie dość, że wszystkich uczy, to w zasadzie dziewczyny mają na sposób swój charakter. No, niby wszystko spoko, ale to jest taki typowy harem, który moim zdaniem nie przypadł mi do gustu. Po prostu nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Jeśli jesteście osobami, którzy lubią takie produkcje, czasami się pośmiać, czasami ho 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 popatrzeć, ale ta jedna anime germacy... No to polecam wam tę anime, polecam wam tą mangę, ale szczerze ja na przykład nie polecam, ponieważ według mnie no po prostu nuda, nuda i podobnie jak w Love is War, nuda. Kolejną mangą, którą wam z chęcią polecę, jest to manga Noragami. O czym ona popowiada, to pewnie każdy dobrze wie, o bogu Yato, który w zasadzie niby jest bogiem, no ale nie coś go na drugie ciuchy, w zasadzie w ogóle pieniędzy nie ma, ponieważ od czasu do czasu zarobi trochę jenów, ponieważ robi dla ludzi różne inne robótki. To nie jest taki bóg, jak my sobie wyobrażamy, że ma wszystko albo ma wielu poddanych. Nie, on nikogo właściwie nie ma. No i właśnie o tym historia opowiada. Później spotyka uczennicę Hiyori, a manga jest przepleciona też czasami walką z na przykład jakimiś innymi mocami. No i polecam tą mangę, jeśli lubicie folklor japoński, bo w późniejszych tomach tego jest coraz więcej. Oprócz folkloru japońskiego, manga według mnie jest ta godna polecenia. Jeszcze też dla osób, którzy na przykład oglądali anime i mają niedosyt, ponieważ anime kończy się na 10 tomie mangi, a samych mang jest chyba około 20 z tego co pamiętam, może trochę więcej. No i ogólnie fabuła jest fajna, śmieszna, często są śmieszne momenty, no i sama historia boga Yato, dlaczego on jest taki, a nie inny, dlaczego nie ma dachu nad głową, czemu jest biedny, no to dowiadujemy się tego wszystko podczas czytania tej mangi. Są tutaj elementy walki, które są naprawdę bardzo fajne, no i ogólnie manga sama jest ciekawa. Są tam, jak już mówiłem, elementy walki, no jeśli ktoś takie coś lubi, jeśli ktoś lubi kulturę japońską, bardziej takich bożków japońskich, kultury z ich ogólnie kultury, wierzeń, no to moim zdaniem Noragami jest dla ciebie. I to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek by się nie pojawił, gdyby nie pewien użytkownik, który nazywa się Piotr Ryś. Dziękuję bardzo, że dałeś po prostu pomysł na ten odcinek. Przepraszam, że się nie wspomniałem na początku. No i ogólnie mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zamieściłem w tym odcinku takie mangi, które są znane, trochę mniej znane. Powiedziałem mniej więcej, co ja o nim sądzę. No i mam nadzieję, że taki odcinek was zadowolił i mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to jest mi bardzo miło, no i dziękuję za niesamowitą aktywność pod ostatnimi filmami i ogólnie, że na kanale jest was coraz więcej, jest mi z tego powodu bardzo miło. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, no i do zobaczenia, no i cześć!